Czy zauważyliście, że sztuka na YouTubie jest mało odważna? Że są to zazwyczaj ładne obrazki i nic więcej. Od kiedy publikuję filmy, to bardzo obawiam się pokazywać wam rzeczy, które wydaje mi się, że możecie uznać za niewystarczająco ładne. Jest to tyle dziwne, że ja sama nie uważam, że sztuka zawsze powinna być ładna. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że kwestie estetyczne są czymś zupełnie drugorzędnym. A sztuka przecież powinna być czymś więcej niż tylko wytwarzaniem rzeczy ładnych. Że rola artysty nie kończy się na tym, by produkować rzeczy, które inni uznają za atrakcyjne pod względem estetycznym. Cześć! Mówię do was już od kilku chwil, ale w sumie jeszcze nie zdążyłam się przywitać. Dzisiejszy film nagrywam, ponieważ kupiłam sobie nowe akwarele. To są wodne akwarele, coś takiego rozwodnione tak naprawdę. Moim zdaniem. I kupiłam je w sklepie Action. Dwa takie zestawy po raz, dwa, chyba po pięć, tak. Po pięć tych pojemniczków. No i w sumie powiem wam, że jestem mega zła, że je kupiłam, bo tak naprawdę to był taki nieprzemyślany zakup, który w sumie Spontanicznie kupiłam te farbki, zobaczyłam, spodobały mi się te, już wam pokażę jak to wygląda, spodobały mi się te pojemniczki, jak je wyciągnę, o, coś takiego. I tak naprawdę ja ich nie potrzebuję, a kupiłam je dlatego, że opakowanie było ładne. I jestem bardzo zła, bo to no takie zakupy, takie bezsensowne wybory konsumenckie, to jest coś takiego, czego ja bym... No, chciałabym to wyeliminować z mojego życia, no a jednak cały czas, co jakiś czas łapię się na tym, że właśnie kupuję rzeczy w sposób spontaniczny, nieprzemyślany i tak naprawdę bezsensowny. No ale skoro już je mam, skoro mam te akwarelki, no to postaram się je całe wykorzystać i całe zużyć. No a przy okazji myślę, że wy też będziecie mogli na tym skorzystać. Ja wam pokażę, jak one się sprawdzają. Przedstawię wam moją opinię. No i jeśli będzie ona zła, to może dzięki temu wy się powstrzymacie i nie kupicie ich, tak jak ja to zrobiłam. Co mi się od razu powiem podoba w nich, a co nie jeszcze przed użyciem, bo ja ich jeszcze w ogóle nie wykorzystywałam. Podobają mi się te właśnie szklane pojemniczki, bo są szklane, bardzo estetyczne. No i ta zawleczka jest plastikowa, więc to nie jest fajne, ale właśnie już większa część, czyli cała ta buteleczka jest szklana i to jest spoko. Ale bardzo mi się nie podoba, że to opakowanie jest całe wykonane z plastiku, jest zupełnie niepotrzebne, bo to mogłaby być równie dobrze jakaś grubsza tekturka i sprawdzałaby się bardzo dobrze, a to jest taki gruby, solidny plastik, który do niczego w życiu się więcej nie przyda. No, więc bez sensu. Głównie właśnie chyba przez to grube, plastikowe opakowanie jestem tak niezadowolona z tego, że te akwarelki kupiłam. Akwarelki, no nie wiem. Mi to bardziej teraz przypomina po prostu tusz. No ale jest to określane jako wodna akwarela, więc no, może coś w tym jest. No a jeśli nawet faktycznie są to akwarele i z tuszem nie mają nic wspólnego, to trudno. Ja póki co posługiwać się będę nimi właśnie w taki sposób, właśnie tak jak tuszem. Nie stworzę jakiegoś przeestetyzowanego do granic obrzydliwości obrazka, ale postaram się nieco poeksperymentować. Stworzę portret, więc z pozoru nic nadzwyczajnego, nic odbiegającego od typowej dla sztuki tematyki, ale postaram się zrobić to w sposób bardziej odważny, szybki, ekspresyjny i niekoniecznie tak banalnie estetyczny. Mam nadzieję, że właśnie to działanie, które wykonam dzisiaj, pozwoli mi na poprawę własnych warsztatowych umiejętności, pozwoli mi odkryć coś nowego, jeśli właśnie chodzi o techniczną stronę wykonywania prac plastycznych. Zarazem mam nadzieję, że chociaż to, co robię, nie będzie tak zwyczajnie ładne,
to jednak uznacie, że jest to interesujące i że wywoła w Was jakieś emocje i wrażenia. Dłużej nie chcę Was zanudzać, jednak tutaj pokażę tylko na koniec, że tych szkiców dzisiaj wykonałam nieco więcej, więc one prezentują się tak, jedne są lepsze, inne gorsze, ale wszystkie są super, bo właśnie pozwoliły mi na taką twórczą swobodę, na to, by ten tusz wypróbować, by sprawdzić, jak on działa. I jest naprawdę fajny. I mimo tego, że kurza mnie to plastikowe opakowanie, to sam produkt jest spoko. I naprawdę go polecam, bo pozwala na uzyskanie fajnych efektów i też nasycenie kolorystyczne jest naprawdę dobre, więc jeśli macie ochotę, to go sobie kupcie. Tylko potem go używajcie, bo jeżeli macie go kupić, a potem nie malować sobie go pomocą, to nie kupujcie. Dobra, dzięki, trzymajcie się, pa.